O, Mandy, co ty tutaj robisz? Jestem goły! Wstawajcie, chłopcy. Wszyscy na śniadaniu byli już wieki temu. Chłopaki, prosimy, nie bijcie! Dwie różowe kwoki! Dzień dobry, ziomki. Miłego dnia! Dzięki, dziewczyny! Dzień dobry, dziewczyny! Ciekawe, gdzie są bliźniaczki? Dlaczego nie są jeszcze na śniadaniu? Mam nadzieję, że z ich powodu nie odwołamy zakupów. Nie ma opcji. Cześć, dziewczyny! Dziewczyny, dokąd idziecie? Zapomniałyście, że po śniadaniu robimy zakupy? Nie, pamiętamy. Amina, po prostu nie możemy dzisiaj iść na zakupy. Co? Dlaczego niby nie możecie? Uzgodniłyśmy, że idziemy razem. Dziewczyny, nie gniewajcie się, jest taka sprawa. Kamil i Puzzle zaprosili nas do wspólnego spędzania dnia. Idziemy do atrakcji, na plażę. Cóż, zgodziłyśmy się. Dość tego, Amina. Wyrzuć je z różny cheerleaderek. Niech idą do tych swoich atrakcji. Odwal się, Stef, nie ty decydujesz. Cóż, Amina, nie masz nic przeciwko? Dobra, dziewczyny, idźcie. Ale to pierwszy i ostatni raz. Jeśli uzgadniamy, że idziemy razem, to idziemy razem. Ponieważ jesteśmy zespołem. Dziękujemy, Amina, jesteś najlepsza. Amina, nie powinnaś ich puszczać. Amina, cześć. Właśnie przypadkiem usłyszałam, że bliźniaczki nie idą na zakupy. Jeśli chcecie, mogę iść zamiast nich? Bunka, ty z nami nigdzie nie idziesz, bo nie jesteś cheerleaderką. Stef, czemu się wtrącasz? Stef, uspokój się, bliźniaczki tak nie pójdą z nami. Bunka nie będzie problemem. Bunka, jesteś z nami? Dziękuję, Amina, jesteś najlepsza. Szybko pójdę i zaraz wracam. No i jak? Podoba wam się mój pomysł? Dylan, mi się podoba. Ja nic nie zrozumiałem, możesz powtórzyć? Nie, no on serio jest głupi. Wyjaśniam jeszcze raz. Bierzemy darmową wodę z hotelu, idziemy do wesołego miasteczka i sprzedajemy za baksa, kumasz? Aha, teraz rozumiem. Gabi, jak długo masz zamiar tu siedzieć? Leja, jem śniadanie. A ja chcę się opalać. Tak, dość. Nie potrzebuję grubych ludzi w moim zespole. Czekam na ciebie w pokoju. Aha, jasne. Dzień dobry, Kamil. O, Mandy, co ty tutaj robisz? Jestem goły! Wstawajcie, chłopcy. Wszyscy na śniadaniu byli już wieki temu. Dobra, Mandy, możesz opuścić pokój. Jak tu w ogóle weszłaś? Jak niby? Oczywiście przez drzwi. Mam klucz. Wstawajcie i chodźcie na śniadanie. Dzisiaj jedziemy na przejażdżkę. Mandy, nigdzie z tobą nie idziemy. Mamy już plany z bliźniaczkami. Spędzamy z nimi cały dzień w parku. Okej, bez problemu. Jeśli nie zabierzecie mnie ze sobą, zaraz zadzwonię do waszych rodziców. I powiem im, że spędziliście noc w pokoju, dziewcząt. A jutro polecicie do domu. Kurczę, Kamil, co robimy? Umówiliśmy się z bliźniaczkami. Nie mamy wyboru, musimy ją zabrać ze sobą. A bliźniaczkom jakoś to wytłumaczymy. I tyle, chodź na śniadanie. No ładnie, Doug, dobrze trafiasz do kosza. To dlatego, że dużo ćwiczysz. Staram się, Benz. Chłopcy, przez całe wakacje planujecie grać w koszykówkę? Właściwie to idziemy na plażę i idziemy do atrakcji. Idziecie z nami? Benz, dawaj! Benz? Kurczę, całe wakacje chciałem poświęcić koszykówce. No ale odpocząć też trzeba. Dobra, dziewczyny, idziemy z wami. Ale najpierw na przejażdżki widziałem tutaj niesamowitą kolejkę. Benz, jesteś najlepszym kapitanem. Tak, wyluzuj, idziemy. Aminę, dlaczego zabrałaś tego kujona? Teraz będzie nas drażnić. Chodźmy do tego sklepu, chodźmy do tego... O, dziewczyny, chodźmy do tego sklepu. Są tam naprawdę fajne ciuchy. Mandy, co tutaj robisz? Kamil, wyjaśnij bliźniaczkom, co tutaj robię. Krótko mówiąc, Mandy spędza z nami czas, cały dzień. Dlaczego? Nie zgodziłyśmy się na to. Mandy, odejdź! Okej, idę do pokoju. Dzwonisz do waszych rodziców. Co? Czekaj, Mandy! Nie dzwoń do naszych rodziców, załatwimy to jakoś. Dziewczyny, nie możemy porzucić Mandy. Inaczej wyślę nas do domu. Pamiętacie, przecież nas przyłapała razem w pokoju. I co, teraz spędzi z nami cały dzień? Nie martwcie się. Będziemy udawać, że jej nie widzimy. Niech idzie za nami. Okej, ale ona ma zachować dystans. Trzymać się od nas daleka.
Jaka jest więc decyzja? Idę do pokoju, czy idziemy na przejażdżki? Idziemy na przejażdżki! Kurczę, niezła zjeżdżalnia. Chodźcie, przejedziemy się. A wpuszczą nas? Pewnie, że wpuszczą. Z drogi przegrywy, fajni kolesie będą jeździć z fajnymi dziewczynami. Ej, my też jesteśmy fajni. Za chwilę przejedziemy się jedną z najdłuższych kolejek górskich świata. Juhu! Tak, i się nie boimy. Chodzimy. Stop, żadnych aparatów, żadnych zdjęć. Tak, zostań i pilnuj telefonów. Benz, ja też chcę przyjechać się jedną z najdłuższych kolejek na świecie. Później pojedziesz, dziewczyny, chodźcie. Dziewczyny, trzymajcie się mocno. Okej. Jestem podekscytowana. Się teraz świetnie bawią, a ja tu stoję i pilnuję telefonu Bensa. Ale wypas! Jest naprawdę dobrze! Uhu! Kurczę, co tak długo? Mam już dość tego czekania. Wow! Ale to był wypas! Babu, ogarnij się! Ale frajer! Sam jesteś frajer, ale mam odlot! Tak, telefon! I jak, fajnie było? Tak, było tak super! Szkoda, że z nami nie pojechałeś! Dziewczyny, chcecie coś? Watę cukrową, różową, jak nasze fryzury! Dwie waty cukrowe, różowe! Proszę! Dziękujemy! Dziewczyny? Dziękujemy, chłopcy! Ej, Mandy, to jest moje! Było twoje, teraz jest moje. Nie spuść się, Molly, kupię ci jeszcze jedną. Dziękuję, Kamil. Dziewczyny, bardzo lubię z wami robić zakupy. Chodźmy jeszcze do innego sklepu. Bąka. Może powinnaś wrócić do pokoju i odpocząć od zakupów. Amina i ja pójdziemy razem. Nie, wcale nie jestem zmęczona. Mogę być z wami do wieczora. Dobra, dziewczyny. Chodźmy do tamtego sklepu. Ta, park jest ogromny, tak jak myślałem. I co to znaczy, Dylan? Babel, głupi jesteś. Sam jesteś głupi, możesz normalnie wyjaśnić, nic nie rozumiem. Nie no, on serio jest głupi. Park jest duży, jest tu mnóstwo ludzi. Przyjeżdżają z całego świata. Jest gorąco, ludziom chce się pić, a my sprzedajemy wodę. Kumasz teraz? Teraz rozumiem, nie mogłeś od razu tak wyjaśnić. Dobra, chodźcie po wodę. Tak, gotowy! O mój Boże, nie sądziłam, że jest tak wysoko! Myślałam, że po tej wielkiej atrakcji Mandy się przestraszy i odwali się. Ale spójrz, jaka jest szczęśliwa. Chłopcy, a co jeśli zaproponujemy Mandy, aby przejechała się na tej atrakcji? Woo! Dokładnie, Mandy cała zmoknie i wróci do hotelu. W ten sposób się jej pozbędziemy. Mandy, idziemy na przejażdżkę wodną. Idziesz z nami? Oczywiście, że z wami. To dawaj, idziemy, nie stój tak. Dobra, Gabi, wychodzimy. Nadal chcę się opalać. Kurczę, Leja, woda jest tu taka ciepła. Popływajmy jeszcze. Powiedziałam, chodźmy. Słońce zaraz zajdzie i nie zdąży się opalić. Okej. Benz, uwielbiam nasze wakacje. Słońce, basen, dziewczyny. Żyć nie umierać. Nie ciesz się tak. Jutro zaczynamy ciężki trening. Benz, chodź, chociaż raz w wakacje zapomnimy o koszykówce. Nie, powiedziałem.
chłopcy, dlaczego tak leżycie? Przynieście nam koktajle. Nie widzicie, jest tam gorąco. Okej, idziemy. Mandy, jeśli chcesz, to możesz jechać z przodu. Tak, tam jest bardzo fajnie. Bliźniaczki, dlaczego nagle stały się takie miłe? Nie mamy nic przeciwko. Mandy, zgódź się, albo zmienimy zdanie. Dobrze, niech będzie. Pojadę z przodu. Yes! Jak, Mandy, podobało ci się z przodu? Czemu się śmiejecie? Jestem cała mokra. Wracam do hotelu się wysuszyć. Woda, woda, chłodna woda. Kurczę, sprzedawanie wody to był głupi pomysł. Nikt nie kupuje. Hej, czekaj, Bubble, to nasze dziewczyny? Aha, to Lia i Gabi w strojach kąpielowych. Goofy, co stoisz? Sprzedawaj wodę! Sprzedaj wszystko! Dlaczego tylko ja sprzedaję? Bo tak! Dobra, idź! Chłopcy, to wy? Wróciliście już? Aha! Przynieśliście koktajle? Aha! Benz, posmaruj mnie kremem. Boję się poparzenia. I mnie tak, ponieważ mam bardzo delikatną skórę. Okej! Tak, twoje dłonie są takie miękkie. Bez trzy lepiej. Aha. Nie rozumiem, co się tutaj dzieje? Frajerzy, smarujecie kremem nasze dziewczyny? Frajerzy? Doigraliście się, durnie! Cholera, Gabi, zostałyśmy obłapane przez frajerów. Fu, idę się umyć. Ba, ja też. Chłopaki, prosimy, nie bijcie! Przygrywy, teraz wam odpuścimy. Ale następnym razem! Babel, upiekł nam się. Mogło być dużo gorzej. Dobra, dziewczyny, wracamy do hotelu? Amina, dziękuję za tak wspaniały dzień. To było bardzo fajne. Podobały mi się zakupy z wami. A nam z tobą nie. Amina, następnym razem, gdy pójdziecie na zakupy, mogę iść z wami? Nie, nie możesz, bo nie jesteś cheerleaderką. Nie bądź złośliwa, Stef. Dobra, dziewczyny, chodźmy. I co, dziewczyny, fajnie było? Tak, dzięki, chłopcy. To był najlepszy dzień. A jutro proponuję spędzić cały dzień na plaży. Wchodzę w to. My też. Dobrze, że pozbyliśmy się tej paskudnej Mandy. Tak, zrujnowałaby nam cały dzień. Aha, to był mój pomysł. Dobra, chłopaki, zobaczymy się na kolacji. Do wieczora. Do wieczora. Kamil, chodź jeszcze pojeździć. Dawaj. Czekajcie, bliźniaczki. Mogę prosić na minutę? Musimy porozmawiać. Mandy, więc o czym chciałaś z nami porozmawiać? Chciałam się spytać, jak się bawiłyście. Bardzo dobrze. A kiedy wyjechałyście, ja siedziałam w pokoju i suszyłam swoje ubrania. Tak, Mandy, wiemy. Zmoczyłaś się. Bardzo nam przykro, że tak szybko poszłaś. Zgadnijcie, kto jest winny temu, że zmokłam? Nie wiemy. To wasza wina, bo mnie oszukałyście. Dwie różowe kwoki. I teraz wasza kolej, żeby wrócić do pokoju i się suszyć. Polub i zasubskrybuj nasz kanał. Naciśnij dzwonek. Say no, not that you are.